Witam Państwa po przerwie. Nie wiem, czy jeszcze pada, bo nie zdążyliśmy tego z Sylwkiem sprawdzić. W każdym razie, wiem jedno, że na pewno się ściemniło. Faktycznie, ściemniło się, ściemnia się cały czas, ale studio telewizji Pomerania niezmiennie wesołe, zabawne. Magda Schodolska i Sylwek Perowicz prowadzą dzisiaj odcinek dla Państwa. Chciałbym zaprzeczyć, ale zaprzeczyć nie mogę. Szanowni Państwo, obiecaliśmy Państwu ciekawych gości i tak będzie, bo do tej pory było bardzo sportowo, ale z nami jest już kolejny gość. Danielu, witamy Ciebie bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać o... Wojciechowski. Daniel Wojciechowski. Witam. Będziemy rozmawiać o twójpomysł.pl. Czym jest w ogóle twój pomysł? Bo trzeba byłoby powiedzieć, czym jest ten twój pomysł? Mój pomysł, twój pomysł, tak, jest to portal, na którym można zgłaszać swoje własne pomysły na poprawę różnych tak naprawdę dziedzin w naszym życiu. Tak? Mamy bardzo dużo miejsc, które chcielibyśmy poprawić, tak? Są sytuacje, które chcielibyśmy naprawić. Mamy na nie pomysły swoje własne i tak naprawdę nie wiemy, do kogo się z nimi zwrócić, więc tak naprawdę wszystkie pomysły kończą się na rozmowach między tutaj znajomymi, tak? W wąskim gronie, w wąskim towarzystwie i to zazwyczaj jakimiś późnymi wieczorami, kiedy tak naprawdę i tak nie jesteśmy w stanie nic zdziałać. Dokładnie tak, i wtedy i dokładnie w tym samym miejscu kończą się te pomysły. A ty dajesz taką możliwość poprzez swój portal, że tak naprawdę swój pomysł rzucamy na większe tak naprawdę grono osób, które wypowiadają się i tak naprawdę sugerują prawidłowe rozwiązanie. Dokładnie, udostępniamy większą platformę, gdzie każdy, tak naprawdę każdy obywatel, każdy, kto ma dostęp do internetu, może opublikować swój pomysł. Już nie musi bezpośrednio iść i do jakiejś osoby, która będzie mogła dla niego zrealizować ten pomysł, nie będzie musiał składać wniosków, określać dokładnie, jak ma wyglądać pomysł. Składa swój pomysł, inni go popierają i wszyscy o nim wiedzą. Panowie, bo wy mówicie twój pomysł, mój pomysł i tak dalej. Konkrety. No dobrze. Bo nie wiadomo, o co chodzi tak naprawdę. Pomysł na przykład... Twójpomysł.pl, czyli portal internetowy, to tak naprawdę swego rodzaju platforma, gdzie każdy z nas może zgłosić swoją propozycję. Może nie używajmy słowa pomysł w tym, jak opisujemy, bo ten... Ale na przykład mam pomysł na to, żeby na Bukowym było więcej kwiatów, albo żeby na ulicy Pomarańczowej zasadzić kwiaty. I co wtedy? Dokładnie tak. I wtedy taka osoba zgłasza swój pomysł, nakreśla, jak ona widziałaby dokładnie taką właśnie przestrzeń, tak? I wtedy inna osoba, która ma bardzo podobne zdanie, na przykład mogłaby doprecyzować dokładnie, w jakiego koloru, gdzie mogłyby te ścieżki przebiegać, tak? I wtedy już dokładnie opisany pomysł, inne osoby, które mogłyby zrealizować taki pomysł, mają już praktycznie gotowy pomysł do zrealizowania. Ja chciałbym tylko zapytać, jak to jest, bo czasami ludzie mówią i sugerują pewne rzeczy i wydaje mi się, że odkrywają wspaniałą inicjatywę albo wychodzą w ogóle wspaniałą inicjatywą, a to już jest tak, że tak naprawdę są jakieś plany zmiany tego, czy przewidujesz może jakiś system tego, żeby weryfikować, co dzieje się w danym temacie, bo widziałem, że tam zgłaszane są na przykład te pomysły adaptacji czy wybudowania stadionu dla Pogoni Szczecin. Dokładnie tak. No w chwili obecnej portal po prostu przyjmuje te pomysły, zbieramy wszystkie pomysły. Tutaj naprawdę w bardzo najbliższym czasie wszystkie te pomysły będą nie to, że dodatkowo weryfikowane, to jeszcze dodatkowo sprawdzane, czy my jako twójpomysł.pl możemy coś zrobić więcej, czy faktycznie możemy pomóc w określeniu tego projektu, czy faktycznie jest on do zrobienia. Do kogo powinien trafić dalej na przykład? Dokładnie tak, i wtedy informujemy danego inicjatywodawcę, tak, czy też inne osoby, które są zaangażowane w ten pomysł, że jest możliwe takie, a nie inne wyjście, tak, i dzięki temu portalowi właśnie to możemy wykonać. My rzucając jakiś pomysł, na przykład na to, żeby na Pomarańczowej było więcej kwiatów, zrzekamy się tak jakby praw autorskich do tego pomysłu i zostawiamy ten pomysł wolny osobom, na przykład radnym, którzy mogliby ustalić odpowiednią uchwałę, czy też Rada Osiedla, która mogłaby ten pomysł zamienić w czym? No tutaj no dokładnie tak by to wyglądało, tak? Taka osoba zgłasza swój pomysł, no i to tak naprawdę wszystko jest kwestią doprecyzowania, czy taka osoba na przykład chciałaby widnieć gdzieś na przykład na tabliczce jako pomysłodawca, prawda? Takiego właśnie miejsca. Jaki jest twój pomysł, albo inaczej, jaka jest twoja inicjatywa, którą chciałbyś zgłosić nawet na swoim portalu, jeżeli chodzi o nasze miasto? Czy to może wynikło z tego, że ty masz sam dużo pomysłów na tą zmianę w naszym mieście?
Było kilka takich, kilka pomysłów. Jeden z nich tutaj już został zgłoszony i to naprawdę dosyć niedawno, odnośnie zagospodarowania podziemi na dworcu PKP. Tam, gdzie mamy te wszystkie tunele, które są tak naprawdę wizytówką miasta Szczecin. Tak? Ale one są względnie zaadaptowane teraz. Dokładnie tak. Jeden właśnie z użytkowników zasugerował, że właśnie dzięki temu, że one już są zaadaptowane, można tam stworzyć nawet takie mini miasteczko, gdzie można byłoby jeszcze większe życie, tak? Wpompować te czyli otworzyć może jakiś kebab, jakąś budkę z butami i tak dalej? Nawet taki mały ryneczek, gdzie piłoby się takie maleńkie podmiejskie życie. No fajnie, słuchajcie, nie mamy starego miasta, a mielibyśmy przynajmniej te podziemne. Stare podziemia, słuchajcie. W każdym razie fajna inicjatywa ze względu na to, że często jest tak, że rodzi nam się jakiś pomysł w głowie, a na przykład nie mamy na tyle odwagi, żeby powiedzieć go publicznie, a tutaj rozumiem, że całkiem anonimowo inne osoby mogłyby się obiektywnie wypowiadać, dopowiadać. Nie było chyba czegoś takiego jeszcze w naszym mieście. Dokładnie tak. Anonimowość polegałaby na po prostu nieweryfikowaniu. Autorem danej inicjatywy jest po prostu osoba z imienia, nazwiska, żebyśmy nie używali ksyw i tak dalej. Imię i nazwisko, nie szukamy tej osoby, wiadomo, w mieście. Zazwyczaj na forach używana ksywa to gość, tak, bo ludzie wypowiadają się jako gość, tylko nie zawsze weryfikują swoje adresy IP, a komentują w sposób bardzo otwarty. I tutaj dokładnie, żeby pogodzić to, że ktoś chce pozostać anonimowym, ale żeby to nie wyglądało tak jak na forach, rozwiązaliśmy to właśnie w tej kwestii. Imię, nazwisko. I osoby nie szukamy, ale na pewno osoba będzie chciała cały czas wiedzieć, co się dzieje z jej inicjatywą. Ja właśnie chciałbym się dowiedzieć, jak to faktycznie jest, jak jest potwierdzana, nazwijmy ta wola wsparcia dla danego projektu, czy to jest jakoś konkretnie potwierdzone, bo wiemy, że na przykład na portalach społecznościowych coś tam się klika, no i później mówimy, że ilość osób lubi to. To tak naprawdę to jest swego rodzaju potwierdzenie, że dany nasz wpis się podoba lub nie podoba, a jak się nie podoba, to jeszcze możemy go skomentować. Tutaj właśnie mamy przede wszystkim to rozwiązanie. Osoba, która jest zainteresowana, widzi daną inicjatywę, ma możliwość podpisania takiej inicjatywy, taki wirtualny podpis, imieniem i nazwiskiem. Czyli podpisuje się imieniem i nazwiskiem i to jest tak jakby w zasadzie chyba kolejny argument do tego, że kiedy mamy nawet pod tą ulicą Pomarańczową i twoimi kwiatami, załóżmy 30 podpisów, zakładamy, że to prawdopodobnie są mieszkańcy z tej okolicy, czyli mamy taki konkretny dowód, że to nie tylko ja i moje widzimisię, tak? Mamy jakąś tam chęć, żeby coś się zmieniło. Czy możemy myśleć jeszcze o jakimś takim, nazwijmy to, rozroście tego portalu, dokąd on będzie miał zasięg? Bo mówimy teraz ciągle o Szczecinie, ale czy on trafi gdzieś dalej jeszcze? Sam portal oferuje już nawet w tej chwili utworzenie inicjatywy poza granicami oczywiście naszego zachodniopomorskiego. Można dodać inicjatywę praktycznie w każdym mieście, każdej nawet wsi. Tak? W każdym miejscu można dodać taką inicjatywę i jak najbardziej szczerze zachęcam. Słuchajcie, a od kiedy portal tak naprawdę funkcjonuje i jak on się przyjął u nas na rynku? Sam portal został otwarty dokładnie na początku marca. Sam portal na razie raczkuje, przyjmuje się do wiadomości, ponieważ jest to praktycznie nowość, tak? Tutaj w internecie, że takie rzeczy można robić, że takie rzeczy można zgłaszać. Portal powinien trafić oczywiście do jak najszerszej publiczności. Tak naprawdę osób zaangażowanych, bo tutaj bardzo liczymy chyba na te osoby, które są tymi moderatorami, inicjatorami, bo to przede wszystkim do nich. Czy przewidujesz jakąś stałą współpracę może z jakimiś lokalnymi liderami w całym kraju, bo to chyba oni będą napędzać cały ten ruch? Bardzo, bardzo bym chciał, żeby każda osoba, która ma możliwości wpłynięcia na pewne decyzje, stworzenia możliwości utworzenia pewnych pomysłów, tak, żeby się włączyły jak najbardziej do chociażby do oglądania, spoglądania, monitorowania, co się dzieje na portalu, bo naprawdę są bardzo ciekawe pomysły i jest dosłownie chwila, moment, żeby takie coś po prostu załatwić. Jak dla mnie pomysł fenomenalny, ja chciałbym tylko ciebie dopytać, skąd ta inicjatywa? Czy to było faktycznie tak, że przyjeżdżałeś do Szczecina, widziałeś, że jest różnie i że tak naprawdę ludzie często dyskutują? To inaczej, może ja już tutaj rzucam odpowiedź, ale jak to było z tobą? Tak? A może za granicą coś takiego funkcjonuje? Albo w innych miastach?
Za granicą spotkałem się z portalami, które nie zgłaszają pomysłów, ale zgłaszają dziury, błędy bądź jakieś inne usterki, na przykład, że mamy dziurę na ulicy, tak? Są portale, które zbierają tego typu rzeczy. Wszyscy się pod tym albo zgadzają, albo nie zgadzają, no ale z drugiej strony przecież to jest fakt. Dokładnie, tutaj mamy odwrotną sytuację, tutaj zgłaszamy pomysł na poprawę czegoś, tak? Tu jest pozytywny wydźwięk tego portalu. Taka konstruktywna krytyka, krytykujemy to jak jest teraz, ale sugerujemy od razu rozwiązanie. Dokładnie tak. I tak naprawdę sam pomysł na portal urósł, tak? W tym momencie, kiedy autobus spóźnił mi się dokładnie 40 minut i stwierdziłem, że no jednak trzeba o tym nie tylko porozmawiać z kolegami, że faktycznie jest coś nie tak, tylko... Jaki zgłosiłeś pomysł wtedy, jak się spóźnił 40 minut? Ja osobiście zgłosiłem taki pomysł na portalu, aby został utworzony jakaś linia, jakiś autokar, który mógłby jeździć chociażby 2-3 razy dziennie, który mógłby bezpośrednio jeździć, mógłby być nawet niezależny od tutaj naszego kochanego PKS. Który mógłby nas tutaj przewozić. No i okazało się dosyć niedawno, że sam PKS uruchomił właśnie taki autokar ku naszej uciesze i za co bardzo, bardzo dziękuję, bo jest bardzo przydatna ta linia. Czyli czujesz się tak poniekąd takim małym ojcem sukcesu. Zagadujesz mnie cały odcinek, normalnie dostanie. Bo dzisiaj tak na sportowo. No to co? No dobrze, to nie będzie to teraz twój pomysł i twoje słowo. Tak, mój pomysł na pytanie. Dobrze. Ale to raczej nie jest pytanie, to jest takie wywołanie dyskusji, bo ty jesteś też informatykiem, więc to na pewno ułatwia w jakiś sposób funkcjonowanie tej strony, jak ona jest podzielona, jak ją zbudowałeś. Dokładnie tak, jeśli tylko pojawia się jakaś funkcjonalność, która powinna być zastosowana, no to jest praktycznie implementowana jeszcze tego samego wieczoru, kiedy powstaje pomysł na nią. Więc tutaj, jeśli chodzi o reakcję i rozbudowywanie portalu, jest to chwila, moment tak naprawdę. Czyli jesteś takim menadżerem technicznym, który rozwija umiejętności techniczne po to, żeby tak naprawdę stworzyć narzędzie do funkcjonowania, tak? Dokładnie tak. Słuchajcie, a jakie najczęściej pomysły odnośnie czego ludzie mają? Ty podałeś tam PKS, podałeś zagospodarowanie terenów tych podziemnych, tuneli podziemnych. Co jeszcze? Jakie to są sprawy? Jeśli chodzi o takich jeszcze dodatkowo spraw, między innymi zagospodarowanie... No nie wiem, a czy na przykład sugerują zmianę władzy i na przykład dają konstruktywną krytykę? To jest portal bardzo... apolityczny, jak to wygląda? Nie, to jest całkowicie apolityczny portal, ale który zgłasza potrzeby, które można realizować między innymi za pomocą władzy, chyba też przede wszystkim. Ale ostatnio ja po prostu nawiązuję do tego, bo ostatnio bardzo modne jest sugerowanie tego, jak powinien wyglądać choćby rząd, jak powinien zmienić się model. No, może wszyscy znamy się na polityce i piłce nożnej. Tak, wszyscy znamy się, a szczególnie wieczorami. Dokładnie tak, ale tutaj to wszystko oscyluje wokół pomysłów i pomysłów, które chcemy zrealizować. Czym ma być twój pomysł jako portal internetowy i coś, co udało się tobie wymyślić w perspektywie 2-3 lat, bo teraz, tak jak powiedziałeś, to raczkuje, perspektywa jest dosyć szeroka, czy nie wiem, zakładasz na przykład jakieś sformułowanie tego? Chciałbym, żeby portal działał naprawdę na bardzo szerokiej skali, żeby jak najwięcej osób oczywiście dodawało te inicjatywy, żeby jak najwięcej osób mogło realizować te pomysły i tutaj bardzo chciałbym, żeby pomysły, które tutaj mamy na tym portalu, żeby one wcielały się w życie i żeby miały nawet moc prawną, żeby można było potem nawet głosować za pomocą tego portalu, tak? Już nawet tak. W wyborach. No jestem ciekaw, czy wtedy zwiększyłaby nam się frekwencja, która teraz jest powalająca, ale myślę, Magdo, głosowałabyś przez internet, jakbyś mogła tylko po prostu, tak jak tak. Na portalu społecznościowym kliknąć, nazwijmy to lubię to lub albo tego nie lubię i wtedy wyrażać akces, czy nam się to podoba, czy nie. Ja zdecydowanie tak. Renata Nowakowska, która biega do naszego studia na ostatnią chwilę, myślę, że również tak. Za chwilę na naszej scenie będzie też maskotka i myślę, że ona też na tak. Ja też na tak. Szanowni Państwo, z nami był Daniel Wojciechowski. Dostaniemy balony podobno. Tak, Daniel Wojciechowski z inicjatywy i portalu internetowego twójpomysł.pl. My zachęcamy do tego, aby zapoznać się z tym przedsięwzięciem, czynnie je wspierać, bo myślę, że tak naprawdę... Pomysł jest Daniela, ale to, jak rozrośnie się portal, to będzie każdego z nas pomysł. Balon na kamerze Waldka jest od początku programu, a teraz Państwo dowiecie się, zobaczycie, że to wszystko nie bez kozery. A my zapraszamy na krótki przerywnik, po którym zmieniamy temat. Dziękujemy.
Nowakowska z Akademii Stylu, jak co piątek jest naszym gościem. Renato, to wypada tak przychodzić na ostatnią chwilę? Witam serdecznie, absolutnie nie wypada stresować moich ulubionych prowadzących, absolutnie nie wypada. Znaczy, myślę, że akurat temat, który nam na dziś zaproponowała się... Ja uważam, że Renata nas dzisiaj po prostu chciała sprowokować, bo chciała zobaczyć, jak my się zachowamy w trudnej sytuacji, kiedy... Program na żywo, właśnie. Jestem punktualnie, biegiem, ale jestem. Witam. Okej, musimy właśnie powiedzieć o tym, co mamy zrobić, kiedy znajdujemy się w tej trudnej sytuacji. Czy powinniśmy udawać, że jest lepiej lub gorzej, czy powinniśmy, mówimy tutaj już o życiu codziennym, bo często znajdujemy się w lepszej lub gorszej sytuacji i nagle musimy stanąć w tej może trochę złej roli, że musimy pokazać, że no jednak nie do końca jest dobrze, ale musimy zacisnąć zęby i udawać. Udajemy czy nie udajemy wtedy? To znaczy tak, zawsze musimy się starać. Maskotka właśnie, prosimy tutaj maskotkę naszą kochaną. Ja chcę dostać już balona, przepraszam. Balon jeszcze. Magdo, zaprośmy tutaj maskotkę. Ja zapraszam w środek. Dziękuję serdecznie maskotce. Dziękuję bardzo. O, dziękujemy. Zmieścimy się? Zmieścimy. Masz, Sylwester, mikrofon? Malutka maskotka, tak powiedziano. Poproszę mikrofon, Michał, bo maskotka się rozgadała. Maskotka nam się rozgadała, a maskotka w ogóle przynosi bardzo ciekawe... No i właśnie to są takie dziwne, trudne sytuacje. Przyszła do nas maskotka, witamy maskotkę. Było pytanie, był poważny program, już jest troszeczkę w innej tonacji, ale dziękuję za balonik. Balonik mi idealnie pasuje do sukienki, maskotka, więc bardzo dziękuję. Ja jestem maskotce. Magda, a ty? Maskotka. Maskotka. A co ty tutaj robisz? Pochodzę z planety Marina. Ja się tak w ogóle zastanawiam, bo Magdo, ty tak głęboko tej maskotce wkładasz ten mikrofon. Nie róbmy tak, bo to jest taka trudna sytuacja. Wiemy i ja już przeczytałem, dostałem taką informację od wydawcy, że maskotka nie jest tą przypadkową. Ja widzę, że Renata znowu ma wtyki lepsze od nas, bo my nie do końca ubraliśmy się na czerwono, właśnie, a Renata wiedziała. Zawsze pod styl. Renata wiedziała, no i to jest właśnie Akademia Stylu. Bo skoro urodziny, to tak z pompą. No właśnie, na czerwono? Na czerwono. Czerwony kolor to taki urodzinowy? No, jak widać, tak. Jak widać, jeżeli chodzi o galaksy, też poszło w tym kierunku, no więc ja tutaj też Dziewiąte urodziny. Galaksy już jutro od godziny 14. Dziewczyny, i maskotko droga, będziesz jutro? Są promocje. Maskotka powiedziała do mnie, zawsze jestem. Zgadza się. Renato? Czyli przechodzimy do tematu naszego tutaj. Uciekasz? Maskotka. Maskotka, nie musisz uciekać, możesz też posłuchać o trudnych sytuacjach. Ale... Bo na pewno maskotce naszej też się przytrafiają trudne sytuacje. Żegnamy maskotkę. Papa, maskotka. My zostajemy z balonami. Kurczę, my naprawdę dzisiaj mamy... Ale to taki telemark był na koniec, wiesz. A my sobie tutaj nasz trudny temat podzielimy na takie trzy części. Na to, jak się zachować w sklepie, bo w sklepie spotykają nas trudne sytuacje. Zdarza nam się, jak robimy zakupy. Zdarzają nam się trudne sytuacje w urzędach bardzo często. Oraz w życiu codziennym. No i jakoś sobie z tym wszystkim zawsze musimy poradzić. A jako, że jesteśmy w sklepie, to rozpoczniemy od tego pierwszego tematu, który zasugerowałaś. Jesteśmy w sklepie. Co trudnego może nam się przydarzyć? No, balon? Oczywiście, to co nam się najczęściej przydarza, niezgodność tego, co przeczytaliśmy, na przykład ceny, tak? Kupujemy coś, podchodzimy do kasy, a i przy kasie ogromny zaskok. Ojej, to kosztuje nie tyle, ile myśmy sądzili, teraz tak, I wtedy jest taka sytuacja, kochani, a czy masz portfel? Pani kasjerka jest zawsze według nas winna, a to nie zawsze. Zdarza nam się źle przeczytać, zdarza nam się przeczytać cenę, która była wyżej lub niżej, niekoniecznie do naszego produktu. A również mogła być pomylona cena. I nie możemy obwiniać o wszystko biednej pani kasjerki, która tylko siedzi przy kasie, tylko powinniśmy się udać do kogoś, kto jest troszeczkę za to odpowiedzialny, czyli do kierownika sklepu na przykład, i wyjaśnić całą sytuację. Czasami tak jest, że wchodzimy do sklepu, w którym raczej nie ma ceny, albo te ceny są gdzieś troszeczkę ukryte. Nie ma cen, no proszę, jak? No ale to wszystko za darmo, tak? Są takie sklepy, że wchodzimy i bierzemy, to sugerujesz? No ja słyszałem o takich. To chyba bezczelne. Widzę, że mam tak na wesoło urodzinowo. Sylwek jest zmęczony, Sylwek dzisiaj pracował. Ja taki poważny temat, a my dzisiaj tak na wesoło, więc go przerobimy na temat na wesoło. Ja bym bardzo chciała... Ja bym chciała wiedzieć, gdzie są takie sklepy, Magda? Ja też nie wiem. No to ja też nie wiem.
Sylwester, przejdźmy do tematów urzędów, bo ugrząznąłeś w tym po prostu. Zadałeś nie tak pytanie naszemu gościowi. Ja po prostu bardzo rzadko chodzę na zakupy. A jeżeli idziemy do urzędu, to niestety musimy się troszeczkę przygotować. Musimy wiedzieć, do jakiego urzędu, jaki urząd nam jest w naszym problemie w stanie pomóc, do kogo powinniśmy się udać. No i zacznijmy od tego, że jak już trafimy do właściwej osoby, żeby rzeczowo powiedzieć, jaki mamy problem. No i go tak dosyć rzeczowo przedstawić, tak żeby ktoś nam mógł w tym pomóc, a jeżeli zaczniemy od tego, że nam się nie podoba i zaczniemy krzyczeć i w ogóle podniesiemy głos, to już rozmowa może nam się skończyć, dlatego że nasz podniesiony ton zamyka drugą osobę, o tym musimy pamiętać. To jest taka pozycja już od razu zamknięta. I tak są chyba najlepsze czekoladki, kiedy wchodzimy i mówimy, jeju, ale ma jasne, pani wszystkie kobiety marzą o tym, żeby utyć, jasne. No dobrze. No nie wiem, czy jest to dobra metoda. Ja nie wiem, ja czuję się dzisiaj bardzo mocno krytykowany. Nie, Sylwester, jak powinieneś po prostu teraz przyjść do pytania, z kim rozmawiać, myślę, bo znowu ugrzązdnąłeś. Ja ale jeszcze słuchajcie, są takie sytuacje jak życie codzienne. No na przykład jak ostatnio taka był program w naszej telewizji, będzie był Michał robiony. Kaczmarek robił. Michał Kaczmarek robił, tak. Źle pomalowane pasy na ulicy. Listy na przykład jest to utrudnia nam życie, ale nie jesteśmy z tym sami, bo są z tym problemem również są nasi sąsiedzi, znajomi, rada osiedla i wtedy możemy zawsze te nasze siły zjednoczyć, iść do urzędu, napisać pisma i tak dalej. Już nie musimy występować sami. Nie musimy występować sami, bo jako jednostka niekoniecznie będziemy mieli taką siłę przebicia jak w grupie. Ale mówisz o bardzo ciekawej rzeczy, bo przed chwilą u nas w studio był Daniel. Tak staram się trochę poważnie, ale nie wiem. Ale tak przemycam troszeczkę poważnych patrz, rzeczy dzisiaj. Renata niby spóźniona, ale zawsze orientuje się, co jest w programie. Kurczę, ja mam wrażenie, i strój, że i wszystko? Zawsze jesteś przygotowana i ja wiem, że oglądasz nas stale jeszcze przed wyjściem z domu. Oglądam, tylko czasem za długo na światłach stoję, to takie zawsze. Już idąc tak bardzo na poważnie, znajdujemy się czy to w urzędzie gdziekolwiek. I mamy na poważnie. Mamy tą trudną sytuację. Czy lepiej wtedy szukać, nazwijmy to, kompanów, może takiego bezpiecznego gruntu, czy brnąć samemu? W urzędzie? Gdziekolwiek. No, znaczy tak, jeżeli są sytuacje życiowe i na przykład problem nie dotyczy tylko nas, warto znaleźć osoby, których ten problem również dotyczy. Dlatego, że nie będziemy sami, każdy będzie miał jakiś pomysł, możemy napisać pisma, są instytucje, które nas będą mogły wspierać, typu jak wspomniałam, na przykład Rada Osiedla, która może wspierać mieszkańców danej dzielnicy, także niekoniecznie samemu. Natomiast jeżeli idziemy do urzędu, to tak jak mówiłam, znajdźmy właściwą osobę, to jest klucz, żebyśmy nie chodzili po wszystkich, jak nie tracili naszej energii, że jak już dojdziemy do tej ostatniej osoby, to już tak naprawdę nie mamy siły dziesiąty raz tego powtarzać, o co nam chodzi. Czyli jasno kiedyś był formułujemy. Taki kawał, kiedyś go opowiem, ale może nie na wizji. Chodzi o, jeżeli Peter mnie ogląda, nasz sąsiad, to chodzi o lisicę i patelnię, opowiem wam. Po wizji, jak zejdziemy z wizji. Zapowiada się interesująco. Znaczy, ja rozumiem, że zbyt wcześnie nadajemy nasz program, dlatego zdecydowanie. Pewnych dowcipów nigdy nie to chodziło o to, że zajączek chciał pożyczyć od lisicy patelnię, a i tak mi nie pożyczy było. Ale może jednak pójdę. Nie, bo ona jest taka wredna, że nie pożyczy. I jak naprawdę doszedł do drzwi lisicy i pod drzwiami lisicy już tak jeszcze się łamał, ale w końcu zapukał. Lisica otworzyła, to powiedział, powiem dokładnie ten kawał. Wiesz co, już nie chcę tej patelni. Trzymają sobie w domu. Generalnie to trzeba być jakimś innym słowem zastąpić, ale sens tego jest taki, że po prostu w momencie, kiedy już dochodzimy, skrzydełka nam opadają, bo jesteśmy tak nastawieni, że ta druga osoba i tak nas źle załatwi albo negatywnie, że, właśnie, że nie ma sensu. Ja zastanawiam się, na ile to negatywne nastawienie zależy od tego, czy sprawa jest trudna, czy nie jest trudna, bo czasami jest tak, że możemy mówić, mam problem, a możemy z drugiej strony mówić, mam chwilową niedogodność, czyli sytuację, która... Spotkałam się z tym właśnie ostatnio, to co dla mnie było ogromnym problemem, dla kogoś było po prostu niedogodnością. Spotkałam się właśnie z tym ostatnio. Z drugiej strony punkt widzenia zależy... Zależy od punktu siedzenia, dokładnie, ale należy walczyć o swoje, przynajmniej tak uważam. Używamy eufemizmów, bo zawsze to człowiekowi łatwiej przychodzi takie zdrobnienie, zmiękczenie, nieużywanie grubych słów. Drodzy moi. Drodzy moi, walczmy o swoje, nie ustawiajmy się do ludzi wrogo, również do tych, którzy ciężko pracują w sklepach czy w instytucjach. Zdarzają się błędy, które popełniają i instytucje, i sklepy. Niekoniecznie jest to złośliwe, niekoniecznie jest to wymierzone przeciwko nam.
jest takie powiedzenie, błądzenie jest rzeczą ludzką, lecz pozostawanie w nich jest rzeczą diabelską. I myślę, że tym optymistycznym akcentem... Jeszcze kilka, prawda? Ale możemy podsumować właśnie to nasze takie zachowanie. Czas Sylwestry, ale i warto powiedzieć jeszcze o rzeczowości, o rozsądku, o spokoju i o panowaniu. No właśnie, jeżeli z kimś rozmawiamy, warto jest, aby ta nasza rozmowa nie przerodziła się w nasze pretensje i krzyk, bo tak jak już tutaj wcześniej wspomnieliśmy, nasz ton, podniesiony głos zdecydowanie zamyka naszego rozmówcę. Budzi się w nim taka postawa zamknięta i obojętnie jakbyśmy mądrych słów nie używali, ale nasz ton naprawdę jest tutaj bardzo ważny i to jest już udowodnione. A z drugiej strony, obojętnie to, co byśmy nie mówili, a mówimy po prostu przemiłym tonem, uśmiechamy się, pięknie wyglądamy, to jest to dużo ważniejsze, ale o tym już rozmawialiśmy. Niestety tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie. A z drugiej strony musimy chyba ciągnąć twoją myśl, pamiętać o tym, że zazwyczaj, jeżeli ktoś nas atakuje, to my też atakujemy i tą najlepszą obroną jest atak, więc myślę, że to jest ciekawe. Chyba podsumowanie dzisiejszego spotkania, że właśnie w tych trudnych sytuacjach Według mnie rzeczowość tutaj, jeżeli walczymy o coś, co jest słusznej sprawie, najważniejsza jest jednak rzeczowość naszej rozmowy, opanowanie i umiejętność przekazywania naszych myśli i tego, co chcemy powiedzieć. I formułowania swoich potrzeb. Tak, zdecydowanie. To co, Magdo? Ja już jestem chyba, że tak powiem, usatysfakcjonowany. Myślę, że nasze chwilowe niedogodności nawet dzisiaj w odcinku zostały rozwiązane. Nie powiem, że bym chciała, żeby te pasy jednak przemalowano na takie, jakie były i były dobrze, czyli skośne. Renato. Z czasem myślę, że może się to zmienić. Jeżeli jest taka inicjatywa, warto to zgłosić na portalu, o którym dzisiaj mówiliśmy, czyli zasugerować swoją zmianę. My z Magdą na pewno to poprzemy. Szanowni Państwo, Renata Nowakowska z Akademii Stylu. To ta pani w czerwonym i z czerwonym balonem była dzisiaj naszym gościem. Starałam się mówić rzeczowo i z sensem i dotrzeć do Państwa i powiedzieć, że warto walczyć o swoje. Nie zawsze nam się uda, ale warto próbować. Dziękuję. A my z Magdą też się staraliśmy. My się staraliśmy przez ostatnie 2 godziny. Przyznamy się Państwu szczerze, że tak ciężko nastawieni podchodziliśmy do odcinka dzisiaj, bo oboje przemęczeni, jeszcze wiele przed nami. I deszczowo. I deszczowo i tak smutnie, ciemno, czarno za oknami. W każdym razie to jest piątkowe popołudnie, co by nie było, nawet ci, którzy pracują jutro czy pojutrze, powinni pamiętać o tym, że to piątkowe popołudnie. Weekend się zaczyna. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie. Magdalena Suchodolska i Sylwester Perowicz prowadzili dzisiaj odcinek dla Państwa. Spotkamy się we wtorek na żywo w Studiu Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy, godzina 17. To prawda, do zobaczenia. Do zobaczenia.